Dzień dobry, minęła 18. Małgorzata Reichert-Lewandowska, jestem psychoterapeutką, terapeutką ustawień systemowych od 23 lat. Zetknęłam się 23 lata z metodą i chciałam dzisiaj opowiedzieć o relacji z ojcem. Zerkam tutaj. Przybywa osób. Bardzo serdecznie Was witam. No i widzę w komentarzach, że widać i słychać. To bardzo się cieszę. Dzień dobry, dzień dobry. Zatem o relacji z ojcem. Witajcie wszyscy. Być może jesteście ciekawi, jak relacja z ojcem wpływa na nasze życie, a pewnie w szczególności na jakie obszary życia. Bo jak oglądam, skroluję tak zwanego walla, czy aktualności na Facebooku i widzę pytania wasze, które często się pojawiają na tak zwanych grupach rozwojowych. Hellingerowskich, ale nie tylko. No to nie tak rzadko pojawia się pytanie, czy dany objaw, problem, trudność w jakimś konkretnym obszarze życia, czy ma związek z matką, czy ma związek z ojcem. Ludzie o to nierzadko pytają. Więc tutaj postaram się trochę o tym powiedzieć, czy odpowiedzieć. Będzie też czas na medytację, bo zaplanowałam dla Was taką króciutką medytację w oparciu o naukę Berta Hellingera. Medytację krok do serca ojca. Więc będziemy mogli tutaj, każdy z Was, uczynić swój krok na drodze do przekroczenia dziecięcej traumy w tej relacji z ojcem. Rozpuszczenia tych trudnych emocji, a przynajmniej zrobienia kroczku w tym kierunku, bo oczywiście jest to proces. Praca z traumami, praca z tym, co trudne w relacjach z naszymi rodzicami, to nie jest jakiś jednorazowy akt, to jest po prostu proces. Więc tutaj zrobimy taki kroczek, każdy na miarę swoich możliwości. Oczywiście. Pamiętamy o tym, że to jest Facebook. Ja nie jestem z Wami, nie jestem z każdym z osobna, więc na pewno nie jest to tak głęboki proces jak podczas warsztatów ustawień, chociażby czy w psychoterapii, ale myślę, że będzie na pewno krokiem na ścieżce własnego rozwoju. To niewątpliwie. Przybyło już trochę osób. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Bardzo się cieszę, że jesteście. Mam nadzieję, że dobrze słychać. U mnie zaczął padać deszcz, więc szum zza okna możecie słyszeć, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. I mam nadzieję, że upał wam nie doskwiera, bo u mnie było dzisiaj ogromnie gorąco i duszno. Mam nadzieję, że ta godzina będzie owocna. Więc odrobinę opowiem o tej relacji. Dlaczego odrobinę? No bo ten temat ojca, podobnie jak temat matki, jest w takim zakresie zainteresowań psychoterapeutów, psychologów, filozofów i napisano na temat relacji z ojcem tomy. I psychoterapia głównie sprowadza się do pracy z relacją z matką i relacją z ojcem. No więc ta niecała godzina, którą tutaj mamy, no to może być tylko takie dotknięcie tematu. Niemniej mam nadzieję, że te takie główne, ważne punkty zasygnalizuję
i będzie to dla Was inspirujące. Wspomniałam o tym, że ludzie często zastanawiają się, pytają, które z tematów, które z obszarów życia są związane z ojcem, a które z matką. Niekiedy właśnie na tych grupach wspomnianych przeze mnie, rozwojowych, pojawiają się pytania, czy pieniądze to jest temat ojca? Czy problem z pracą to jest temat związany z matką? Czy zarabianie odnosi się do ojca? My byśmy chcieli tak sobie poszufladkować rzeczywistość, byłoby nam łatwiej. Mielibyśmy iluzoryczne poczucie, ale jednak poczucie kontroli. Natomiast rzeczywistość nie jest taka tutaj kontrolowalna i nie jest to wszystko takie łatwe. Więc z hellingerowskiego punktu widzenia, jak również z perspektywy psychoterapii, można powiedzieć, że takich sztywnych reguł nie ma, kochani. Nie ma takich bezwarunkowych kryteriów i takiego podziału, gdzie można by było powiedzieć, że coś jest związane ściśle z ojcem, a coś z matką. Oczywiście, jak popatrzymy tak, powiedziałabym, archetypowo na to, co kobiece i na to, co męskie, no to jak spojrzymy już na naszych praprzodków, tak zwanych pierwotnych ludzi, no to oczywiście tu nam się coś, jakieś prawidła zarysowują. Matka to była ta, która zostawała w jaskini z dziećmi. Matka dbała o to ciepło, o to, żeby ognisko nie wygasło. Matka troszczyła się o potrzeby emocjonalne dzieci. A ojciec był tym, który wychodził do świata, który walczył, który zabijał, który po prostu dbał o to, żeby jego rodzina przetrwała. Więc dbał o dostarczenie pokarmu. I gdzieś w naszej nieświadomości nadal te wzorce funkcjonują. I nadal to, co jest związane z aktywnością, z działaniem. No to jest to, nawet mówiąc językiem filozofii chińskiej, starej filozofii, no to jest to yang, to jest to męskie. A dzisiaj, no, powiedzielibyśmy to, co jest związane z wyznaczaniem celów, realizacją celów, właśnie działaniem, planowaniem. Także w tym się mieści to zarabianie, wychodzenie do pracy, a jeszcze wcześniej zdobycie wykształcenia, czyli kształcenie się, zdobycie zawodu. To wszystko to, co z taką aktywnością wokół przeżycia, przetrwania, no to jest bardziej związane archetypowo z tym, co męskie, czyli bardziej z ojcem. Natomiast to, co jest bardziej kobiece, i tak powiedzielibyśmy też no, archetypowo, tak stereotypowo, maminę pochodzące od matki, no to zabezpieczanie właśnie emocjonalnych potrzeb. To jest taka troska związana z uczuciami. To jest miękkość, to jest łagodność, to jest bycie, po prostu bycie. Ale też właśnie takie niedziałanie. To jest związane też bardziej z oddaniem. Też tak się mówi, że ta energia yin to będzie bardziej energia bierności i energia takiego poddania się, podporządkowania. Oczywiście mówimy o jakichś takich schematach. Natomiast trzeba Wam wiedzieć, i pewnie wiecie, pewnie większość z Was wie, że te dwie energie oczywiście się ze sobą mieszają w każdym z nas. I zarówno kobiety mają aspekt męski, męską energię w sobie, jak mężczyźni mają kobiecą energię w sobie, tą żeńską, ten żeński pierwiastek. Carl Gustav Jung
bardzo przeze mnie lubiany, drogi mojemu sercu, mawiał, że ten aspekt męski w duszy kobiety, no to on nazwał animus, natomiast ten pierwiastek żeński w duszy mężczyzny anima. Każdy z nas tę energię ma. Więc trudno jest dzisiaj, tym bardziej, że świat się zmienia, rozdzielić, co pochodzi od ojca stricte, a co od matki. I na pewno, jeśli chodzi o podejście hellingerowskie, Hellinger takiego sztucznego, sztywnego, może nie tyle sztucznego, ale takiego sztywnego tutaj podziału nie czynił. Choć powiedział, i tutaj pozwolę sobie go zacytować, że matka jest tą, która nas na świat sprowadza, no bo nosi nas pod sercem przez 9 miesięcy, niektórych może krócej, ci, którzy urodzili się jako wcześniaki, no a potem się rodzimy, potem przychodzimy na świat z jej łona. Więc matka jest tą, która nas na świat przyprowadza, a ojciec jest tym, który nas do świata prowadzi. I co to znaczy, że prowadzi do świata? No to znaczy, że właśnie to wszystko, co związane z działaniem, z właśnie ze zdobywaniem, z wyznaczaniem celów, ich realizacją, aktywnością poza bliskością, no to jest ta domena, można powiedzieć, ojcowska czy ojca. Też w naszym patriarchalnym społeczeństwie, czy społeczeństwach w Europie i nie tylko, na przestrzeni wieków, no tak to właśnie było, że matka była w domu z dziećmi, matka była tą, która dbała o klimat, o relacje, o bliskość, a ojciec był tym, który zabezpieczał byt rodziny, który zarabiał, który z tego domu wychodził po to, żeby z tymi pieniędzmi do domu wrócić i rodzinie zapewnić przetrwanie. On chronił. Dzisiaj świat ewoluuje trochę. Widać, że to się zmienia już od dziesięcioleci, a w naszych czasach coraz szybciej, mam wrażenie, te zmiany postępują. Jednak w naszej nieświadomości nadal tak to wygląda. Mimo, że dzisiaj mamy tatusiów, którzy biorą tacierzyński, a mamy, które idą pracować niedługo po porodzie, na przykład, zdarza się. Bywa tak, że to kobieta więcej zarabia. Bywa tak, że to mężczyzna zajmuje się dziećmi, zajmuje się domem, gotuje, a ona szkoli się po to, żeby awansować w swojej pracy. Więc dzisiaj te role już nie są takie sztywne, jak to było kiedyś, ale nadal w naszych nieświadomych umysłach no ten pierwowzór właśnie tak wygląda. Więc to, co kobiece, to, co od matki jest bardziej związane też z intuicją, z czuciem, z takim byciem, to, co związane z ojcem bardziej, z działaniem, jak wspomniałam, ale w tym jest też stawianie granic, w tym jest też mówienie nie, w tym jest asertywność, prawda? No wszystko to, co umożliwia nam w świecie przetrwanie, że my musimy niekiedy się no po prostu walczyć o swoje, zabiegać aktywnie. I teraz tak, jak to jest, jak ten ojciec, jego obecność albo nieobecność i to, jaki był, wpływa na nas dzisiaj. No oczywiście inaczej na mężczyznę, inaczej na kobietę. Niemniej można powiedzieć tak, że upraszczając, ja tu oczywiście znacznie to upraszczam, bo mamy też nie za dużo czasu i chcę Wam
pokazać te podstawowe, że tak powiem, prawidłowości. Ale to jest tak, można powiedzieć, że dla dziewczynki, dla córki, a potem dla kobiety, ojciec jest pierwszym mężczyzną i pierwszą miłością. To jest ten pierwszy wzorzec męski i pierwszy mężczyzna, w którym ona się zakochuje. Na drodze naszego rozwoju jest taki etap w rozwoju każdej dziewczynki, że jest zakochana w swoim ojcu, jest nim zauroczona. Jest blisko swojego taty. A potem, żeby dorosnąć, musi z tego wyrosnąć, czyli zrezygnować z tego bycia córeczką tatusia, wybranką tatusia. Bo na tym etapie ona postrzega matkę jako rywalkę. Kiedy tam ma te kilka lat, mama jest rywalką. Ona jest zazdrosna o tatę. Mówimy tutaj o, jeżeli z tego nie wyrośniemy, to w psychologii, na przykład psychoanalitycy mówią o kompleksie Elektry. I taka kobieta, która nie wyjdzie z tego wpływu ojca, tylko pozostanie tą córeczką tatusia, zakochaną w tacie, no to ona może mieć kłopot ze znalezieniem związku, ze zbudowaniem związku, ze znalezieniem partnera. No bo ona ma już swojego wybranka. No, wybrankiem jej serca jest ojciec. Konsekwencje są takie, że żaden mężczyzna może nie wydać jej się wystarczająco dobry na tyle, żeby mogła z nim być. Żaden nie dorówna ojcu. Oczywiście to, że ona jest wybranką, że jej wybrankiem jest ojciec, że tak powiem, i że ona już ma serce zajęte, to się dzieje na poziomie nieświadomym. Na poziomie świadomym może być tak, że kobieta jakoś porównuje i sobie myśli, o kurczę, dlaczego on nie jest taki jak ojciec, nie jest tak odpowiedzialny jak mój ojciec, albo nie jest równie inteligentny, równie błyskotliwy i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzieś porównuje bardziej czy mniej świadomie. Taka kobieta, nie dość, że może być jej trudno zbudować związek, ona na tym głębszym poziomie nie szanuje mężczyzn. O dziwo, mimo że jest blisko ojca energetycznie, to ona nie będzie szanowała innych mężczyzn. Patrzy na nich z góry, no bo oni nie dorastają do pięt ojcu, żaden. Taka kobieta cieszy się mniejszym szacunkiem zarówno innych kobiet, jak i mężczyzn. Ona może się też bawić mężczyznami. Ona może być, może uwodzić. Natomiast trudno jej będzie zbudować bliskość. Jeśli nie wyjdzie właśnie z tej strefy wpływów ojca w dzieciństwie, nie uda jej się ten naturalny proces dorastania. Ale można to, że tak powiem, nadrobić, kiedy jesteśmy dorośli. W procesie terapii na przykład to się dzieje, że dorastamy, żegnamy się z tym, najpierw sobie uświadamiamy, że w ogóle wow, to ja byłam tak blisko ojca, to ja tutaj podświadomie rywalizowałam z matką, ale też i z innymi kobietami dzisiaj cały czas rywalizuję, cały czas się ścigam. Najpierw to odkrywamy, a potem możemy właśnie przekroczyć to dziecięce, tę dziecięcą idealizację ojca, ukłonić się przed matką i wtedy dopiero jako kobieta dojrzeć. Dla mężczyzny natomiast ojciec no jest też pierwszym mężczyzną, to jasne, i pierwszym wzorem męskości. Jeżeli wszystko układa się dobrze w rozwoju chłopca, no to ten ojciec jest pierwszym bohaterem. Dzieci idealizują swoich rodziców, więc ojciec jest tym takim jedynym i wiarygodnym, najlepszym wzorcem męskości. I co się dzieje, jeśli chłopiec jest za blisko swojej mamy, bo na przykład mama go do ojca nie puszcza, mama go zbyt kurczowo trzyma przy sobie. Albo fizycznie, albo mentalnie tylko, emocjonalnie.
jeżeli on nie może pójść do ojca, albo też sprzyja temu fakt, że ojciec jest nieobecny fizycznie bądź emocjonalnie, jeżeli tak jest, to chłopiec oczywiście tęskni za tym tatą. Tęskni za swoją męskością też w nim, za jego ochroną, za jego bliskością, tą męską energią. Ale będąc pod wpływem energii matki, no rozwija się w nim, mówiąc tutaj znów językiem Junga, zresztą odwoływał się do niego również Bert Hellinger, do tej teorii, rozwija się w tym chłopcu za bardzo pod wpływem matki kobiecy pierwiastek, czyli ta anima rozwija się w mężczyźnie. Jak to może potem w życiu, czym to może skutkować? Otóż taki mężczyzna może nie mieć siły albo mieć za mało siły, żeby działać, podejmować ryzyko, podejmować wyzwania, realizować swoje cele śmiało, sięgać po to, czego potrzebuje, mierzyć się również ze swoimi słabościami. On może być słaby, taki miękki, może mieć doskonałe kompetencje, tak zwane miękkie, zwłaszcza te, które dotyczą relacji, będąc w zakresie wpływu matki, może doskonale wyczuwać niuanse związane z emocjami. Może mu być łatwo rozmawiać z koleżankami, może mieć mnóstwo koleżanek, przyjaciółek. Natomiast nie ma tej energii męskiej, która pozwoliłaby mu być w pełni mężczyzną, który zdobywa kobietę, który no jest silny w swoim rozwoju, ale też jest silny no w takim mierzeniu się ze światem właśnie zewnętrznym. Również nieobecność ojca tak działa, że chłopiec, będąc w tym tak blisko matki, nasiąka niejako tą kobiecą energią i może mu być też trudno w relacjach z innymi mężczyznami, bo może nie mieć tego treningu, tego właśnie pierwowzoru ojca i tej pierwszej relacji z mężczyzną, nie mieć tutaj takiego w tym, że tak powiem, no oswojenia się z tą męską energią, więc może mu być trudno, może unikać innych mężczyzn, może się ich bać. To się wiąże też z trudnościami w relacjach, w pracy. Życie dzisiaj wymaga od nas mierzenia się czasami niestety ścigania się od najmłodszych lat. My rywalizujemy od szkoły, nawet od przedszkola, prawda? Kto lepiej zaśpiewa, kto tutaj będzie miał główną rolę w teatrzyku, no to się dzieje od samego początku. Jeżeli nie mamy tej męskiej energii w swoim otoczeniu, no to może nam być z tym trudniej. Zresztą zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Ale oczywiście pamiętajmy o tym, o czym wspomniałam na samym początku, że każdy z nas ma jeden i drugi aspekt. Każdy z nas ma w sobie tę animę i animusa. Każdy tą energię yin i yang. Każdy z nas ma w sobie pierwiastek kobiecy i męski. W związku z tym czasem tak bywa, że to kobiety w domu są, tak stereotypowo powiedzielibyśmy, bardziej męskie, a ten mężczyzna jest bardziej kobiecy. Że to on jest taki delikatny, on jest miękki, on pozwala dzieciom, ten ojciec, wchodzić sobie na głowę, nie stawia granic, albo jest uległy, podporządkowany żonie. A to ona stawia granice, ona zarabia, ona planuje różne ważne rzeczy w domu. Ona dzieciom też stawia granice, ona jest karząca, wymagająca. Więc my tę męską energię możemy brać również od matki, jak i tę żeńską od ojca. I to jest dobra wiadomość dla tych, którzy na przykład mieli nieobecnego ojca,
Pamiętajcie, że przeszłość nas nie determinuje. To nie jest tak, że jak nie miałam ojca, albo miałam trudnego ojca, albo miałem ojca uzależnionego, czy agresywnego, czy depresyjnego, to nie znaczy, że ja dzisiaj jestem skazany na to, na porażkę. Że ja jestem skazany na to, że nie mam siły, takiej siły przebicia, siły w wychodzeniu i byciu w tym świecie. Ponieważ my to możemy nadrobić. Ponieważ to nie przeszłość nas determinuje, tylko to, w jaki sposób my tę przeszłość dzisiaj postrzegamy, oceniamy, ale nie tu w głowie, nie tak mentalnie, tylko w sercu. To, jak ja patrzę dzisiaj na moją przeszłość, na moje dzieciństwo, na moich rodziców. Czy ja nadal pozostałam w dziecięcej idealizacji? A może demonizuję to, co było trudne? A może lgnę do tych trudnych emocji i w kółko je przeżywam? A może utknęłam w jakiejś traumie? To determinuje naszą teraźniejszość. Z tym na szczęście możemy pracować, ponieważ dziecięce traumy możemy rozpuszczać. W jaki sposób? Docieramy do tego, co było trudne, do dziecięcych wspomnień, w relacji z tatą. Dzisiaj mówię o relacji z nim. I kontaktujemy się z tym, co, w czym zostaliśmy. Może w tęsknocie, jeśli go nie było albo było mało. Może ta tęsknota powoduje, że ja znów wybieram partnerów, którzy tak niby są, ale gdzieś są daleko, bo ciągle uciekają we własny świat, albo właśnie ten partner mieszka na drugiej półkuli, dosłownie, w innym kraju, za granicą. I ja ciągle czekam i tęsknię, tak jak wtedy za tatą. Więc my to możemy przekroczyć, dotrzeć do tych emocji, rozpuścić je, to znaczy pozwolić sobie je przeżyć, dopuścić je najpierw, potem je wyrazić i wtedy dopiero, kiedy uda nam się je rozpuścić, kiedy one wybrzmieją, ból, czasem lęk dopuszczamy, pod którym jest gniew, a pod gniewem właśnie ból, żal, to wtedy możemy się pogodzić z przeszłością, pogodzić z losem, z dzieciństwem, takie jakie było, pogodzić z ojcem. Wewnętrznie, w sobie. Sami tego nie zrobimy, to potrzebujemy zawsze innych ludzi, potrzebujemy przewodnika, albo w postaci psychoterapeuty, który jest takim, no właśnie, przewodnikiem w tej wędrówce, albo jeżeli korzystacie z ustawień, też potrzebna jest grupa, reprezentanci. No, potrzebni są ludzie, którzy pomogą nam odsłonić to, co dzieje się w duszy, w tej relacji, to, co trudne, pokażą tę blokadę. No i w obecności współodczuwającego prowadzącego mogę to przekroczyć. Krok po kroku, bo oczywiście, jak wspomniałam, jest to proces, który składa się z wielu kroków, a nie jednorazowe doświadczenie. Tak się z tym pracuje. Może jakieś pytania macie? Trochę osób się pojawiło, bardzo Wam dziękuję. Wszystkim dzień dobry, również tym, którzy docierają, cały czas nowe osoby. Live będzie dostępny cały czas na moim fanpage'u, czyli Ustawienia Systemowe Małgorzata Reichert-Lewandowska i na kanale na YouTubie Ustawienia Rodzin Małgorzata Reichert-Lewandowska, więc jeżeli dotarliście dopiero teraz, to on będzie w całości nagrany. To powiedziałam trochę, jak to się ma w odniesieniu do chłopca, potem mężczyzny, że to jest ten wzór. Ale też wzór, którym ten chłopiec, jeszcze tu pozostanę przy mężczyznach,
nasionka. My nasiąkamy naszymi rodzicami, relacjami z nimi jak gąbka, dosłownie. Możemy ich krytykować, mogą nas pewne rzeczy boleć. A jeżeli nie będziemy z tym pracować, nie będziemy tego świadomi, to my to w dorosłym życiu odtwarzamy. I oto chłopiec, który, mężczyzna, który jako chłopiec cierpiał z tego powodu, że jego ojciec był surowy, może zbyt taki nawet czasami nieczuły, może nawet despotyczny, albo przemocowy wręcz. I cierpiał z tego powodu i doświadczał zranienia, poczucia odrzucenia. Może się okazać, że on, jako dorosły człowiek, zachowuje się, chociaż sobie postanowił, że będzie inny, zachowuje się tak samo do swoich dzieci, a może nawet jest jeszcze gorszy. Jest bardzo trudny do swoich pracowników, szorstki, czasami złośliwy. No dokładnie taki, jak był jego ojciec w dzieciństwie do niego. My tym nasiąkamy. No właśnie chłoniemy ten wzór męskości i wzór kobiecości od naszych rodziców. Ale tak jak zaznaczyłam, można to zmieniać. Najpierw, no to jest uświadomić sobie, zobaczyć siebie, co ja robię. I potem pracować z tymi trudnymi emocjami krok po kroku. Nierzadko oznacza to powrót do dzieciństwa. Z kolei, jak to jest dla dziewczynki, czy dla kobiety? Wspomniałam, że tata jest dla niej pierwszą miłością, pierwowzorem mężczyzny. I niezależnie od tego, kochani, czy ten tata był rzeczywiście czuły, kochający, troskliwy, obecny, uważny, to zresztą nigdy się nie da w 100%, ale czy taki był dojrzały, odpowiedzialny, czy też był czymś przygnieciony i na przykład był w szponach uzależnienia, albo był agresywny, albo był nieobecny zupełnie, bo był depresyjny i mama przejmowała też tę męską rolę, nazwijmy. To niezależnie od tego, to jest pierwsza miłość dziewczynki i ona potem w dorosłym życiu nieświadomie wybiera partnerów podobnych do ojca. To w tych się zakochuje, do tych żywi największą namiętność. Ten najbardziej będzie wywoływał takie poruszenie też i takie przyciąganie seksualne, który jest w jakiś sposób do ojca podobny. No i tak to się dzieje, że kobiety mówią: jak to możliwe? Mój ojciec był alkoholikiem. Mówiłam sobie, że nigdy nie wyjdę, nie zwiążę się z alkoholikiem. I wylądowałam w związku z osobą uzależnioną. I często kobieta mówi: ale ja tego nie wiedziałam, bo jak się poznaliśmy, to on nie pił. Ja tego nie widziałam. Albo zaczął pić dopiero po ślubie. No, pewnie nie zaczął pić po ślubie, może się po prostu bardziej kontrolował. Gdzieś to uzależnienie musiało w nim żyć, tylko się po prostu z biegiem lat rozkręciło. No jak to się dzieje? Jak to możliwe? No właśnie tak, że ten mężczyzna był podobny do ojca. I nie szkodzi, że to było to trudne. Ona z tego sobie nie zdawała sprawy. Natomiast wyczuwała, że to jest to podobne, to jest to kochane, to jest to znane, to jest to takie, albo to jest to, za czym tęsknię, tęskniłam. Ten kawałek mojego ojca. No a teraz ten mężczyzna na mnie zwraca uwagę. Czyli my tak jakby przenosimy emocje, które miałyśmy do taty, na tego mężczyznę. I chcemy to, czego nie dostałyśmy tam, w tamtej relacji, dostać teraz od naszego partnera. No a dzieje się tak, że znów ta trudna relacja się powiela, że my to znów odtwarzamy. Więc może być tak. Może być tak, że ta relacja była tak trudna z ojcem, że postanowiła taka dziewczynka na etapie dorastania, może nawet nieświadomie,
że nie będę unikać mężczyzn, bo mężczyzna jest zagrażający, to co męskie jest niebezpieczne albo jest raniące. No i taka kobieta potem albo jej się rozpadają relacje, albo w ogóle rzeczywiście omija mężczyzn szerokim łukiem, no jest sama. Więc o ile można powiedzieć, że sposób, w jaki budujemy relacje, odzwierciedla tę pierwszą relację, jaką mieliśmy w życiu z matką, bo to jest pierwsza osoba, z którą mamy jakąkolwiek więź, no bo jesteśmy w jej łonie, rodzimy się, to jest pierwsza osoba, która nas dba o nas, karmi, trzyma w ramionach zaraz po porodzie. Więc ta pierwsza ważna to jest mama i my, tak jak budowaliśmy relacje z nią, to w taki sposób budujemy relacje z innymi ludźmi. Jeśli z nią przeżywaliśmy dużo lęku, to dużo lęku będzie obecnego w naszych relacjach z innymi. Psychologowie, psychoterapeuci też mówią o tak zwanych stylach przywiązania. Może być taki styl, który się nazywa lękowy, czy ambiwalentno-lękowy, albo styl unikający. Niektórzy nauczyli się, żeby schodzić mamie z drogi, bo była szorstka, albo agresywna, albo karząca, bardzo surowa. Dziecko bało się jej, więc się wycofywało. Pragnęło jej bliskości, podchodziło, ale potem uciekało. I my w taki sam sposób zachowujemy się w dorosłym życiu. Więc ten styl przywiązania odtwarzamy z ludźmi, odtwarzamy ten styl, który zbudowaliśmy na kanwie relacji z matką. To ona jest matrycą do budowania bliskości. Natomiast już partnera, kobieta, może wybrać czy wybiera często takiego, który jest podobny do ojca, w tym co było trudne niestety. Albo może być tak, że jest całkowitym przeciwieństwem ojca, ale taka relacja też wcale nie jest łatwa. Bo tam brakuje z kolei namiętności, uczucia. To jeśli chodzi o kobietę. Natomiast dla mężczyzny, no to jest jego energia, jego siła, to jest wzór dla niego, jaki ja mam być w relacjach, w relacji z kobietą w związku. Jaki ja mam być, jaki ja jestem jako ojciec czy jako mąż. Jeżeli komuś zabrakło takiego wzorca, to może mu być trudno, może zupełnie po omacku musi od podstaw budować siebie jako mężczyzna, czy jako siebie jako mężczyznę w związku, czy jako ojca właśnie. Więc tak to w dużym skrócie działa. Oczywiście mówię Wam, to jest znaczne uproszczenie, bo wiadomo, bo to jest tylko live na Facebooku i nie mamy tutaj wystarczająco czasu. Nie pojawiły się jakieś pytania na razie, to może zaproponuję Wam właśnie medytację. Czyli taki krok do serca ojca. Po co? No właśnie po to, żeby dotrzeć do swojej męskiej energii dzięki temu, co jest ważne zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Do swojej siły, do sprawczości. To, o czym mówiłam. No do połowy siebie. Zawsze Bert o tym mówił i to jest takie bardzo obrazowe, co jest truizmem oczywiście, ale to przemawia do wyobraźni, że my pochodzimy z tej jednej komórki, jednej jedynej komórki jajowej matki i tej komórki męskiej plemnika ojca. I te dwie komórki, które się łączą, to już jest kompletność, to jesteśmy my. Można powiedzieć, że w połowie jesteśmy ojcem, w połowie matką. Zarówno genetycznie, jak i na poziomie duchowym. Zatem dotarcie do obojga rodziców tu jest tak niezmiernie ważne, żeby odzyskać pełnię siebie, pełnię poczucia wartości, poczucia sprawczości, poczucia tego, że jestem cenna, że mogę, że wolno mi brać ze świata,
że wolno mi dawać i wolno mi brać. Że jestem równie ważnym elementem tego świata, jak każdy inny, jak każda inna żyjąca istota. To jest to przyjęcie matki i ojca. To owocuje, jak już to trochę czasu temu poświęciłam, że to owocuje w relacjach bliskich, w związku, ale owocuje również w takim stosunku do samego siebie, który się przekłada na wszystkie obszary życia. I tylko jedno chciałabym jeszcze dodać. Przestrzegałabym Was przed takim kategoryzowaniem właśnie to męskie, to żeńskie, bo spotkałam się z tym, że ktoś powiedział, kwestia pieniędzy, to ja wiem, to ma związek z ojcem. Zarabianie to ojciec. Ja nie chcę się zajmować matką, ja zamknęłam na nią serce, za bardzo zostałam zraniona w tej relacji i nie chcę, ale ponieważ mam problem z pieniędzmi, to będę pracować z ojcem, żeby udrożnić tu przepływ pieniędzy. No więc chcę Wam powiedzieć, że bez matki nie odnajdziemy ojca i bez ojca nie odnajdziemy matki. Nie da się to tak. Tego rodzica odsuwam, a pracuję z tym tylko jakby z założenia. Ponieważ nawet jeśli mówimy tak stereotypowo, że pieniądze są związane bardziej z ojcem, no to trzeba nam pamiętać, że pieniądze są związane z przyjmowaniem zapłaty za naszą aktywność, za nasze działania. A pierwszego brania my się uczymy od mamy. Już po porodzie przyjmujemy matkę, przyjmujemy pokarm od niej, zsiemy, to jest aktywne, że my wkładamy wysiłek w to, żeby się nakarmić. My ją bierzemy z całą miłością jej i z tym, co ona nam daje, żebyśmy mogli przetrwać. Także jeśli na tym etapie mamy jakiś problem, bo na przykład nasz poród był trudny, życie było zagrożone, byliśmy oddzieleni od niej, albo urodziliśmy się wcześniej, leżeliśmy w inkubatorze i byliśmy rozdzieleni, to tutaj ta więź z matką jest przerwana. To my możemy mieć dużo lęku. Już na tym etapie może być problem, że ja mam lęk w ogóle w wyjściu do świata. I to jest związane akurat z tym wyjściem z kanału rodnego, z urodzeniem się. I tu trzeba by najpierw pracować z tą traumą, żeby potem przyjrzeć się relacji z tatą. Więc pamiętajcie, nie ma sztywnego podziału. To tych z Was, którzy chcieliby pozostać jeszcze ze mną, zaproszę właśnie do takiej króciutkiej medytacji czy praktyki, ćwiczenia, jak zrobić krok w kierunku serca ojca. To nie chodzi dzisiaj o naszą relację. To chodzi o dotarcie tam w swojej duszy, żeby to moje wewnętrzne dziecko, ta mała Małgosia, która zatrzymała się w tym ruchu do ojca, z jakiegoś powodu, bo może stało się coś złego, coś trudnego, albo go nie było, żebym mogła dzisiaj poprowadzić ją do serca ojca, po to, żeby zyskać dostęp, ja dorosła, żebym zyskała dostęp do pełni tej męskiej ochrony w sobie i poczucia bezpieczeństwa. Więc usiądź wygodnie, najlepiej mieć stopy oparte o podłogę, obie stopy oparte o podłogę. Ręce mogą być splecione na kolanach albo po prostu oparte o kolana, tak żeby obieg energii był zamknięty. Możesz zamknąć oczy. I w przestrzeni pod zamkniętymi powiekami, w takiej komfortowej odległości przed sobą, zobacz swojego tatę.
nawet jeśli go nie znasz, bo umarł szybko i nie pamiętasz go. Albo rodzice rozstali się tak wcześnie, że twoja pamięć nie obejmuje tego czasu. To twoja dusza zna twojego ojca. W połowie pochodzisz od niego. Więc pozwól sobie zobaczyć go przed sobą. Albo przynajmniej możesz mieć wrażenie, że go widzisz. Twój ojciec, a jeszcze lepiej, dusza, energia twojego ojca, która dosłownie teraz pokazuje się przed tobą. Po to, żebyś mógł się z nim spotkać. Żebyś mogła zrobić krok w kierunku jego serca. Odzyskać go. Poczuć bardziej. I nie spiesz się. Załóż, że patrzysz mu w oczy. Nawet jeśli nie widzisz wyraźnie, to zrób takie założenie. I sprawdź, co się pojawia w twoim wnętrzu, w twoim ciele, w uczuciach. Może pojawić się coś trudnego. Może pojawić się jakieś trudne uczucie czy emocje. Może pojawić się niechęć, albo złość, albo lęk, albo żal, lub jeszcze coś innego. Możesz to zauważyć. Nie uciekaj od tego. Pozwól temu płynąć. W dużym skupieniu, bez żadnych myśli. Być może spontanicznie coś samo się przypomni. Mignie ci jakieś wspomnienie. Twoja dusza otworzy się na coś trudnego, co było kiedyś. Zauważ to. Dzisiaj ty dorosły, dorosła, masz zasoby, żeby z tym stanąć twarzą w twarz. A jeśli byłoby tak, że nic nie czujesz, masz wrażenie, że pojawia się pustka, albo jakiś rodzaj blokady i nie czujesz nic, to nie szkodzi. Zauważ to. I wewnętrznie, w tej przestrzeni twojej duszy, zrób krok w kierunku twojego ojca. Z tym wszystkim, co czujesz. I załóż, że robisz ten krok. I zobacz, co się zmienia. Poczekaj na pierwsze poruszenie. Co się w tobie porusza? Może napływają trudne uczucia czy wspomnienia, jak fala, która wzbiera. A może w ciele czujesz jakiś rodzaj trudności, oporu, napięcia, ucisku, jakiś dyskomfort. Zauważ to i nie uciekaj od tego. Przyjmij to wszystko, czego doświadczasz, z pełną otwartością. Rozumiejąc, że jest to proces oczyszczenia,
że stawiasz kolejne kroki na drodze do uzdrowienia. I znów zakładasz, że patrzysz w oczy Twojego Ojca, w oczy Jego duszy. Nie na tego Ojca, którym był wtedy. Nie patrzysz na Jego uzależnienie, czy na Jego agresję, czy na to, co było trudne. Tylko dosłownie, jakbyś patrzył tam, na dno Jego serca, na to, co było pod trudnymi zachowaniami. Co było schowane tam w głębi serca. Schowane dla Ciebie. I powiedz wewnętrznie do Twojego Ojca: Tato. Albo tak, jak zwracałaś do Niego w dzieciństwie. Tato, tatusiu, a może ojcze. Jeżeli czujesz gniew, sprawdź, jak on rośnie, obserwuj go. Jeżeli czujesz ból czy inną emocję, również obserwuj. Możesz nawet to odrobinę nasilić, pozwolić, żeby wypłynęło z całą siłą. Teraz możesz. Teraz dusza Twojego Ojca jest obecna. Teraz jesteś bezpieczny, bezpieczna. I teraz Jego dusza jest po to dla Ciebie, żebyś mógł i mogła wyrazić siebie w pełni. Teraz możesz pokazać to, co było w głębi duszy, w głębi serca. Od czego uciekałaś, albo czego ci nie było wolno pokazać, czego się bałeś. Teraz pozwól Twojemu wewnętrznemu dziecku, może ono ma kilka lat, może mniej, może więcej, pozwól mu czuć i wyrazić te uczucia w pełni. I idź za energią. A Twój tata patrzy, czuje, teraz jest dla Ciebie. I możesz zrobić jeszcze krok, malutki kroczek, coraz bliżej i sprawdzaj, co się dzieje. Tyle, ile jest możliwe. Jeśli czujesz, że to już wystarczy, to w porządku, to zatrzymaj się w tym miejscu. Ale jeżeli coś się zmienia, coś puszcza, to możesz zrobić jeszcze krok. Każdy z tych kroków jest Twoją świadomą decyzją, że chcę się spotkać z tym, co było we mnie schowane. Chcę to wyrazić. Chcę to oczyścić, żeby móc dotrzeć do serca mojego Ojca. I idziesz. Krok po kroku. A kiedy jesteś już całkiem blisko, powiedz: Tato. Tato, trzymaj mnie. Zobacz mnie. Już mnie nie opuszczaj.
To było takie trudne, bo to było za dużo. Jestem Twoim synem, Twoją córką, a Ty jesteś moim ojcem. I sprawdź, jak on na to reaguje. Co się w nim porusza? Być może czuje ten ból, który ty czułeś, że zaczyna docierać do niego, że był nieobecny, albo że coś było właśnie zbyt duże, zbyt trudne dla ciebie. Może jest mu przykro. Może zaczyna płakać razem z tobą. Może jest mu żal, że nie udało się być tak, jak chciał. I idź za ruchem swojej duszy, twoja dusza i jego dusza. Tu i teraz. Właśnie tak. Możesz pozwolić, by ten proces toczył się w tobie dalej. No właśnie, w twojej duszy. A swoją świadomą uwagą możesz wrócić już do zewnętrznego świata z tym, co udało ci się przeżyć, doświadczyć. Pamiętajcie, że to jest medytacja. Właściwie jest to wewnętrzne ćwiczenie, które też z reprezentantami na warsztatach ustawień nieraz robimy. To jest ta droga do Ojca, przecieranie szlaku, rozpuszczanie wszystkich tych blokad, które były po drodze, rozpuszczanie bólu, transformowanie bólu w siłę. To jest to proces. My to robimy wiele razy. To nie jest jakieś jedno ćwiczenie, więc jednorazowe. Możecie do tego wracać. I za każdym razem będziecie kawałek dalej. Może być tak, że przy pierwszym tym ćwiczeniu, może nawet teraz, nie poczuliście za wiele. Przy każdym kolejnym mogą pojawiać się albo jakieś wspomnienia, albo nowe uczucia. Może najpierw będzie tylko lęk i nie będziecie w stanie tego przekroczyć. A może w którymś momencie pojawi się gniew, złość. A może uda Wam się dotrzeć do bólu. Tak to działa, jeśli sobie pozwolicie przeżywać to, co płynie. A jeśli niewiele się pojawi, to nie miejcie do siebie o to pretensji. Też nie złośćcie się na siebie. No, tu powinnam jakiś ból poczuć, coś, a ja nic. To nic. Wracaj do tego wtedy, kiedy będziesz czuła, czy czuł, że to jest dobry moment, dobre okoliczności i chcę teraz z tym popracować. Obserwuj swoją duszę. Co tam mi się wydobywa ze środka? Co się pojawia na pierwszym planie? Pamiętajcie, to jest jak praktyka duchowa. Zawsze się śmieję, ja medytuję i śmieję się, że od jednego siedzenia na poduszce medytacyjnej nic się nie wydarzy. Niektórzy, teraz pół żartem mówię, żeby doświadczyć oświecenia, osiągnąć oświecenie, potrzebują wielu, wielu żyć siedzenia na poduszce medytacyjnej. Podobnie jest z tą pracą. To są procesy, bądźcie dla siebie wyrozumiali, cierpliwi.
O, na przykład Bata pisze, nie mogę odnaleźć drogi do ojca, ale teraz coś drgnęło, popłakałam się. No wspaniale, dotknęłaś czegoś z przeszłości. To jest ten ból dziecka, bo my dorośli już rodziców nie potrzebujemy. W nas zostaje ta dziecięca tęsknota. To są dziecięce emocje, które są często zakopane, zagruzowane bardzo głęboko. I jeżeli tu się udało tego dotknąć, no to cudownie, Bożena mówi. Nie wiedziałam, że tak bardzo za nim tęsknię. No właśnie, gratuluję Wam tych małych kroków. To są małe, ale milowe kroki. Gratuluję Wam serdecznie. Wracajcie do tego. Zapraszam Was oczywiście na warsztaty. Najpierw w charakterze obserwatora. Przy każdej możliwej okazji to powtarzam. Wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział w warsztatach, przyjdźcie najpierw jako obserwatorzy. Ta możliwość bycia reprezentantem jest bardzo ważna, bo to powoduje, że uruchamia własny proces, oswajamy się z metodą, nabieramy zaufania do tych ruchów duszy w ustawieniach i do tego, jak to się mówiło klasycznie, w klasycznych ustawieniach pola informacyjnego, nabieramy zaufania, przez co własna praca potem płynie głęboko. Tu jeszcze ktoś, tu są jeszcze jakieś komentarze, to jeszcze może się odniosę. Ktoś mówi, a co oznacza, jak usnęłam i na koniec się obudziłam? To znaczy, że pracowałaś z tym bardziej nieświadomie, że skorzystałaś z tej medytacji, żeby zrobić dla siebie na poziomie nieświadomym coś i to dobrze. Możesz do tego wrócić, do tej medytacji też świadomie z tym pracować. Ktoś mówi, czułam ból, cierpienie, lęk ojca, jego małego, jak był chłopcem. No pięknie, to jest empatia, to jest współczucie. To jest też ważne zobaczyć, że nasi rodzice też byli dziećmi. Oni też doświadczyli czegoś trudnego, czasami przeżyli jakąś traumę. I zobaczenie ich takich też otwiera serce. Rozpuszcza naszą zaciętość, gniew. To jest krok do ojca serca. Ważne oczywiście, żebyś czując ten ból ojca, ukłoniła się przed nim, bo mamy taką pokusę, robimy to jako dzieci, żeby to brać na siebie, żeby rodzica odciążyć. Tutaj kłaniam się. Kochany tato, czuję twój ból, czuję twoje cierpienie. Kłaniam się przed tym, co przeżyłeś. Widzę też Twoją siłę. Jestem Twoją córką, a Ty moim ojcem. I takiego Cię kocham. Takiego Cię biorę z tym wszystkim, co przeżyłeś. Ale wobec tego, co przeżyłeś, ja jestem mała i nie wolno mi tego nieść. To jest ważne. Ktoś pyta o ból w klatce piersiowej. To są zatrzymane emocje, to jest zatrzymany żal, to jest zatrzymany ból. Możesz to obserwować też. Możesz w tej medytacji wracać do tego i obserwować, dokąd ten ból cię prowadzi. To są zatrzymane emocje, których nie mogłaś wyrazić. Jak mam przerobić ojca, nie znając go? Ojca nie przerobisz. Nie, ale możesz przerobić czy przekształcić swoje trudne emocje, swoją. No bo to jest tak, to, że my nie znaliśmy ojca, to nie znaczy, że ten jego brak nie zostawił śladu. Kiedyś psychoanalitycy jeszcze na początku XX wieku mówili, no jak jest trudna relacja, to ma wpływ na życie, ale jak nie było tego rodzica, no to go nie było, to nie ma znaczenia. Potem okazało się, że to ma, i życie pokazuje, że to ma ogromny wpływ. Że my już jako dzieci, kiedy nie mamy ojca, to czujemy się jacyś inni, gorsi, no bo widzę tutaj jedna koleżanka, jeszcze na etapie przedszkolnym, tak, ma tatę, tu ktoś ma tatę, tu gdzieś
mamy z całymi rodzicami, koleżanki z tatusiem i z mamusią jadą gdzieś na jakiś piknik. Tutaj tatusiowie przychodzą do przedszkola na dzień ojca, a ja co? A ja go nie mam. To jest poczucie braku, to jest poczucie straty, które jest no często takim sączącym się smutkiem przez całe życie. Jak to zrobić? No właśnie tak jak w tej medytacji. Jego dusza jest obecna. Nawet jeśli go nie znałaś, to ty masz go w sobie, w każdej komórce. Tak jak powiedziałam, my pochodzimy z tych dwóch komórek. 50% materiału genetycznego to jest ojciec. Komórka ojca, komórka matki. I to jest początek naszego życia. Więc masz go w sobie. Odkrywaj go. Ta medytacja może być pomocna, ale są różne sposoby. Terapia, ale też ustawienia są piękną metodą, gdzie można odnaleźć energetycznie ojca, którego nie znaliśmy, bo wcześniej zmarł albo odszedł, nim ja się urodziłem. Kochani, przeciągnęłam. 19:06. Bardzo pięknie Wam dziękuję. Zapraszam na warsztaty i zapraszam na mój fanpage. Tam znajdziecie i cytaty Berta Hellingera, moje artykuły. No, mam nadzieję, inspirujące treści. I na fanpage'u cały czas są live'y. Ten będzie i wszystkie moje dotychczas nagrywane live'y znajdziecie w zakładce filmy czy na żywo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.